Tak, pobierany jest ślus. Dobra. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, do czego? Pobieramy ślus na analizy biochemiczne. Będziemy określać hormony, które są zawarte w tym śluzie. Ale też będziemy sprawdzać, jak jeśli zdobędziemy odpowiednią ilość śluzu, jak środowisko wpływa na właściwości mechaniczne samego śluzu. I to jest coś, co myślę też może być istotne, jeśli chodzi o chorobę. Bo śluz jest taką pierwszą, najważniejszą ochroną. Warstwą ochronną. Jedną z ważniejszą. Barierą. Tak uczy dzieci. Tak. Tak. Śluzu nie chcecie. Nie. Dzięki. To ja jeszcze tutaj zapytam, co jeszcze daje rybie śluz? Co rybie daje śluz? Tak. Komórki śluzowe. Komórki śluzowe. Komórki śluzowe generują śluz. Natomiast ten śluz dalej nie wiemy, jakie ma właściwości też mechaniczne, jakie ma właściwości, co się w nim znajduje i co tak naprawdę, jakie czynniki wpływają na skład śluzu. To oczywiście jest nieco poznane, to nie jest tak, że to jest tajemnica, czy to jest wiedza tajemna, ale nie jest to zazwyczaj takie, że to nic nie zmienia. Czyli chodzi o to, że pewne reakcje chemiczne, związki, które są w wodzie, mogą reagować i też nazwę to, żeby było to zrozumiałe dla widza, modyfikować pewien skład ten i jakby reakcję samego śluzu, czy pomoc tej rybie, która posiada akurat tak złożone, w zależności od środowiska, w którym się znajduje, komórki, a nie inaczej w porównaniu do innych ryb, które na przykład też żyją w innym środowisku. Tak, tak, ale jeżeli chodzi o same badania śluzu, to są jakby dwie historie tutaj. Bo pierwsza historia jest oczywiście, co tam jest, jakie to jest i dlaczego to takie jest. I chcemy wiedzieć, odpowiedź na to pytanie. Ale też chcemy zobaczyć, czy śluz jest dobrym materiałem badawczym. Czy wystarczy po prostu pobrać śluz, żeby wiedzieć, co w takiej rybie się dzieje. Jaka jest jej reakcja na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Nie szkodzą w tej rybie. To znaczy, nie chcemy obcinać czy nacinać się, zabijać się, tylko możliwe, że chemia organizmu jest eksponowana już w śluzie i niekoniecznie trzeba pobierać krew, czy jakiekolwiek... Pewnie na pewno tak jest, ale to badania mają potwierdzić i mnogość doświadczeń ma potem sparamatyzować, że aha... Pytanie jest też na przykład o to, jak takie zmiany, czy one są statystycznie istotne, czy one są bardzo małe i wręcz niezauważalne, czy na tyle duże, że będziemy je widzieć w jasny, klarowny sposób i będziemy mogli je dzięki temu połączyć z czynnikami, które je wywołują. To jest jakaś nowość? Od kiedy się bada? Śluz się bada od zawsze pewnie, ale, tak. Ale ta konkretna procedura jakby tutaj zastosowana, to od kiedy? To są rzeczy rok 60 lat stosowane. Wiadomo, do histologii nie użyjemy śluzu, musimy mieć całą tkankę. Są takie gałęzie nauki, gdzie musimy mieć niestety uśmiercić ludzi. Natomiast bardzo możliwe, i to chcemy w naszych badaniach sprawdzić, czy przynajmniej w niektórych takich zakresach badawczych, czy możemy po prostu stosować tylko i wyłącznie śluz, który będzie wystarczającym materiałem do śledzenia zmian, śledzenia wpływu, śledzenia reakcji ryby na czynniki środowiskowe, czy tam czynniki stresowe, czyli takie już wewnętrzne ryby, czy tam w zasadzie połączone, bo czasami środowisko też powoduje stres u ryby i to jest widoczne w niektórych składnikach właśnie w śluzie. Ja uczę dzieci, że śluz jest tą barierą ochronną i uczę młodych wędkarzy albo pasjonatów, którzy chcą nad tą wodą przebywać, żeby jednak nie robić sobie 20 selfiaków z tą rybą, bo uszkodzenie czy zdarcie warstwy, no nie wiem, 10% rybie warstwy z tej śluzu, no już spowoduje, że tam się dostaną bakterie, że tam bleśniawka zacznie się pojawiać, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważny element ochronny ryby. To są
chcemy poznać bardziej, jak to funkcjonuje, dlaczego to tak działa i jakie czynniki wpływają na funkcjonowanie czy wydzielania śluzu, czy jego właśnie zatrzymanie wydzielania, czy ograniczenie w wydzielaniu, ale przede wszystkim na jego jakość, i chemiczną, i fizyczną, i mechaniczną. To nie jest tak, że ryby morskie mają mniej śluzu, grubszą skórę, a słodkowodne więcej tego śluzu? Niestety nie, ja jestem tylko skromnym chemikiem. Dopiero rozpoczynam jakby taką z moją wiedzą chemiczną. Tak naprawdę staram się bardziej spojrzeć na to, jak środowisko, jaki jest stan środowiska, okay, i w jaki sposób ono wpływa na ryby. Mamy ichtiologów w naszym zespole, okay, od tego typu rzeczy. Ale fajnie. No, także ja zajmuję się tą działką bardziej chemiczną. Oczywiście nasiąkam tą wiedzą ichtiologiczną przy okazji, natomiast super, no bo specjalista od chemii jest właśnie tutaj, no to idealne połączenie. Tak. Fajnie. Dobra, nie musimy tego kręcić. Ta nie, to jest fajna informacja. Dobra. Czyli stres wpływa na to... Bariera ochronna to jest jedna z najważniejszych barier ochronnych, śluz ryby, u ryby. Przy stresie już wiadomo, że produkuje go więcej. Zdecydowanie. Skład śluzu też się zmienia. Tak. Od stresu. Tak. Tutaj kolega nie powiedział o tym, ale na przykład śluz też w śluzie są różne neuroprzekaźniki. Na przykład niektóre gatunki strzebli w śluzie czują szczupaka, to skład śluzu się zmienia i on wtedy jest panika, tak? I to właśnie tak działa, nie? Dlatego tam to jest bardzo skomplikowany mechanizm. Nie? My się uczymy jeszcze dopiero jakby tego, tak, nie? Tak. Także śluz spełnia wiele funkcji, oprócz tej mechanicznej, takiej najprostszej, że po prostu ułatwia pływanie. Sandacz, tak, wyczuje zagrożenie toksyczne też przez ten śluz. Wiele ryb, no to już... My przy zatruciu rzeki Warty, odławiając rybę, no wiadomo, tak w bardzo dużym uproszonym skrócie mówiąc, ale odławialiśmy rybę, na 4 tony było około kilku sztuk dosłownie sandaczy. Gdzieś trafiliśmy faktycznie przez pana Andrzeja do badań, które mówią, że... Kapustę. Które mówią, że tak, że jest w stanie wyczuć ryba zagrożenie toksyczne. Tak, węgorz ma niesamowitą, tak, taką zdolność tak samo. No, ale to też jest związane jeszcze z innymi... Jeżeli może uciekać, bo jak nie ma dopływów i... Tak. No, tak. No, ciekawe. Długa i skomplikowana historia. Odsyłam do literatury. Proszę czytać dużo, jak najwięcej. Artur, za te wszystkie lata twoje, twojej pracy. Jest, jaka kolumbryna. O ja, ale bomba. To jest to! Jest samica łososia w naturalnych warunkach, w mieście, co prawda, trze się... Na naszych oczach. Na naszych oczach. Muszę... I na oczach drona. Nagrał dobry materiał. Bardzo dobry materiał. Centrum miasta, prawie. Dla was. Chcielibyśmy mieć swoje takie statko łososi, którymi rodzicami są 100% dzikie ryby, które złowiliśmy w słupie. Masz króla.